Miodny Szlak to marka promująca lokalne dobra. Pomysł stworzenia na Sądecczyźnie marki lokalnej zrodził się jeszcze w 2019 roku. Od tamtej pory inicjatywa zgromadziła wokół siebie aktywne osoby, firmy, instytucje i samorządy, którym bliski jest rozwój regionu, a to połączenie z kolei przyniosło efekt w postaci spotkań, konsultacji i warsztatów. Generalnie podczas tych konsultacji i spotkań społecznych opracowaliśmy, czy przyjęliśmy nazwę znaku, tak? Miodny Szlak. Wiąże się to nie tylko z tym, że siedzibą fundacji jest Kamianna, która naturalnie kojarzy się z miodem, ale tu jakby to pojęcie chcieliśmy przyjąć, żeby było o wiele szersze, tak? Czyli miodny, bogaty, piękny, obfity. Znak marki Miodny Szlak będzie teraz przyznawany lokalnym produktom, usługodawcom czy rzemieślnikom, którzy spełniają określone kryteriami konkursu warunki. Wśród tych warunków są m.in. związek z regionem, przyjazność środowisku i współpraca. Ja bym powiedziała, że te pierwsze i ostatnie kryterium, czyli związek z regionem i współpraca, są tutaj kluczowe, najważniejsze i odróżniają w zdecydowany sposób markę lokalną od wszystkich innych funkcjonujących sposobów promocji na rynku. My skupiamy się na tym regionie, czyli na powiecie nowosądeckim i zadaniem marki jest właśnie wyróżnienie najlepszych, wyjątkowych produktów związanych z regionem. O potrzebie stworzenia marki lokalnej świadczy ilość podmiotów, jakie zgłosiły się do udziału w konkursie. Zgłosiło się już około 50 produktów, usług, wydarzeń, co się w sumie nie zdarzyło w żadnej marce. Zwykle pierwszy raz to jest około 7 do 20 produktów, które są zainteresowane wyróżnieniem znakiem. Tu jest zupełna taka, jaki urodzaj tych produktów właśnie może dlatego, że ta nazwa jest taka miodny, czyli zasobny, taki bogaty i dlatego też produktów na pierwszą edycję jest na bogato. Jednym z samorządów, który stał się partnerem marki Miodny Szlak, jest gmina Krynica-Zdrój. Cieszymy się, że przez stworzenie Miodnego Szlaku możemy kultywować aktywny wypoczynek na łonie natury, bo okres pandemii przez ostatnie 2 lata pokazał, że polskie społeczeństwo, światowe społeczeństwo w zasadzie, powróciło do natury, do naturalnego wypoczynku i do wszelkich walorów, co nam ofiarowała właśnie natura. A realizatorem projektu Miodny Szlak jest Fundacja Pozdrowie do Natury.